Ciemka, z tej strony Pipidor. W ostatnim czasie byłem ciężko chory, leżałem półtora tygodnia w łóżku i przez to, że moje gardło bardzo było obolałe, a ja leżałem z gorączką, nie byłem w stanie robić zbyt wielu rzeczy. Bardzo mnie bolało to, że nie mogłem właśnie nagrywać między innymi, bo jakby jest to moje już hobby i e, im bardziej regularny jestem, tym lepszy się jestem. Stoję i bardziej mi to satysfakcjonuje wtedy. Ale w przypadku, gdy miałem to gardło zablokowane i obolało, rzeczywiście nie było opcji nagrywać, bo nawet nie mogłem przełknąć śliny, więc mój speech nie byłby najlepszy. No ale... W chwili, gdy już e, wszedłem na antybiotyk, gdy już jakby zażyłem ten antybiotyk, zaczął działać tak jak teraz, nie mówię, że jestem jeszcze w pełni zdrowy, ale w miarę jako tako jest git. Um, okazało się, że automatycznie, ten ból mi przeszedł tego gardła, gdy jestem w stanie już rozmawiać, nagle czuję, jakbym osiągnął nirwanę, w sensie... Nie tylko, że jestem na dopaminowym detoksie, to jeszcze właśnie to przez to, że byłem przez jakiś okres pod wpływem tego bólu mocnego i teraz ten ból przeszedł, to wszystko sprawiło, że teraz czuję się w niebo Mam tyle energii, mam tyle szczęścia w życiu, chce mi się robić wszystko, z każdym gadam, moje relacje międzyludzkie się poprawiły, ogólnie czuję się świetnym człowiekiem w tym momencie. I okazuje się, że to ma taką psychologiczną i jednocześnie też neurobiologiczną przyczynę, o której porozmawiałem w tym odcinku. Zapewne każdemu z nas ból kojarzy się tylko i wyłącznie z czymś negatywnym. Ból kojarzy nam się z cierpieniem, a cierpienie, jakby, jest złe. Ale niekoniecznie, bo przy odpowiednim nastawieniu jesteśmy w stanie to cierpienie przekuć na naszą korzyść, przekuć na coś, co da nam jakiś pozytyw w życie. I będziemy, jeżeli będziemy się tym kierować, to możemy osiągnąć cuda. Bo właśnie, jeżeli chodzi o ten ból, to ma on wiele zastosowań. Jednym z nich jest to, że, tak jak już wspomniałem kiedyś, ale jeszcze Ci to skrócę teraz, ból, strefa bólu jest w tej samej strefie mózgu, gdzie znajduje się dopamina. I dopamina, i ból są ze sobą bardzo mocno połączone. One są, można powiedzieć, na takiej jednej szali. I gdy szala dopaminy, oj, prawie to było równe, gdy szala dopaminy przechyla się na swoją stronę, czyli dopamina jest wyżej, masz więcej motywacji, szczęścia, a dopamina jest związana właśnie z jakąś energią, z motywacją do zdobycia czegoś, z satysfakcją, z osiągnięciem tego, można powiedzieć, że taki, że wiesz, musisz się czymś wykazać, żeby zdobyć te rzeczy, i cieszysz się później z nagrody, ale bardziej jest związana ona właśnie z tą motywacją. No i jeżeli ta dopamina jest wyżej, czujesz się dużo lepiej, masz ochotę, wszystko robić, masz nie wiem, jakiś większy apetyt, czy masz większe chęci do działania ogólnie. No, to automatycznie, jeżeli ta dopamina była e, podwyższona powyżej swojego baseline'u, no to później wchodzi taka zwała. I jakby dopamina działa tak mocno falowo, że jak masz dobry przepływ dopaminy w swoim ciele i mózgu, no to to działa takimi małymi falami, jak, jak takie może. Ale w przypadku, gdy zrobisz falę jak tsunami, no to później konsekwencją tego jest bardzo, bardzo duża taka zwała poniżej tego baseline'u. No i właśnie jedno, że chodzi to o e, jakby balansowanie między między górną strefą, a dolną strefą, między tym. Baseline pomiędzy, ale druga sprawa to to, że właśnie druga strona tej szali to jest ból. I w przypadku, gdy mocno naciśniemy na stronę dopaminy jest super, to konsekwencją tego jest później ból większy od tego nawet. I Dobrym przykładem tutaj byłby zimny prysznic, bo wiesz dobrze, zapewne, jeżeli robiłeś kiedykolwiek zimny prysznic, że masz po tym wystrzał energii, humoru i czujesz się ogólnie świetnie. Przez jakieś 2-3 godziny masz dużą motywację do robienia wszystkiego, no i czujesz się zdecydowanie lepiej, nawet gdybyś wypił dużą dawkę kofeiny czy coś. No i myślisz sobie, że ta negatywna, zimna temperatura wpływa na ten Twój humor. No ale właśnie nie do końca o to chodzi, bo ten Twój humor pozytywny jest związany z tym, że dałeś swojemu organizmowi dawkę bólu i zimna temperatura padająca w formie wody, oczywiście padająca na Twoje ciepłe ciało, sprawia, że to Cię boli. Im dłużej wytrzymasz, tym później lepiej się będziesz czuł, tym później wyżej ta dopominka będzie podniesiona pod wyżej normy. No i to samo jest w przypadku choroby, właśnie tak, jak wspomniałem. Nie spodziewałem się, że choroba też działa, ale dowiedziałem się, że tak i nawet na własnym doświadczeniu już to sprawdziłem, bo gdy byłem chory, Garno mnie bardzo bolało, miałem zły humor, taki wręcz depresyjny. No Znaczy no, nie, nie przesadzajmy. Miałem spoko humor, bo byłem bardzo produktywny na tej chorobie jak nigdy. Zazwyczaj na chorobie dosłownie cała moja produktywność poszła się jebać, a ja tylko i wyłącznie scrollowałem przez social media czy grałem w jakieś gierki. Ale nie tym razem. Tym razem cały czas wykorzystywałem swój czas wolny na czytanie, medytację, oglądanie jakichś podcastów, SEO i tak dalej. Więc mega jestem dumny z siebie. Dużo robiłem scenariuszy do filmów, do tego lecimy z tematem. Ale do rzeczy. I przez to, że do gardu mnie bolało, humor był gorszy. Ale jak gardło się wyleczyło, to właśnie ta szala, gdzie tutaj, gdzie tutaj powiedzmy był ból, a tutaj dopamina, ból się skończył i dopamina automatycznie idzie do góry. I czuję się teraz świetnie, i mam ochotę przenosić góry. Taki jestem Herkules teraz. I to jest jedna z wielu cech, które nam powinny powiedzieć, że właśnie nie powinniśmy bać się bólu. Z bólu można wiele skorzystać. Jest taki cytat. Zobacz dużo, naucz się dużo i przecierp w wiele. To jest droga do mądrości. I zgadzam się z tym jak najbardziej, bo człowiek, który przecierwi w swoim życiu najwięcej, który zdobędzie najwięcej doświadczenia, będzie mógł później to doświadczenie wykorzystać. Bo jest coś takiego, że wiesz, dużo osób mówi. Że niepotrzebnie jest uczyć się na własnych błędach, popełniając e, własne błędy, jeżeli można się nauczyć z kogoś błędów, kto już ma więcej lat e, na karku i nie wiem, jakąś książkę napisał i daje nam różne rady, żeby nie popełnić tego błędu. Ale ja dość sceptycznie do tego podchodzę. Dlatego, bo mimo że spoko jest e, słyszeć, jakie rady ci ktoś daje, jakiś ktoś, kto jest e, bardziej zaawansowany w temacie i wie dużo więcej, no to spoko się e, spoko słuchać takiej osoby i wynosić z tego wnioski. To prawda, ale jest coś takiego, że Zapamiętujemy zdecydowanie więcej, jeżeli nauczymy się tego na własnych błędach. Bo popomniając błędy, nie dość, że widzimy to, to z naszej perspektywy, nasz mózg jest zaprogramowany tak, żeby zbierał cały czas informacje dookoła. A jeżeli my po prostu słuchamy, słuchamy tego, co ktoś nam powiedział bądź napisał w książce, no to spoko, możemy do tego się jakoś odnieść, ale nie będzie to trwale zakodowane w naszym mózgu, a gdy my to zrobiliśmy w naszej, w naszej percepcji dookoła nas, nie dość, że automatycznie zapamiętujemy konsekwencje, jakie to wykonało, jaki to ból nam właśnie dało. Jeżeli, nie wiem, zakładasz własną firmę, zainwestowałeś 5, 5 milionów czy coś w tym stylu i nagle firma w przeciągu dwóch lat upadła, no to mega Ci to zaboli, ale masz już później mindset takiego przedsiębiorcy, że jakby byłeś tutaj, a po zainwestowaniu tych pieniędzy jesteś tu. Mimo, że te pieniądze straciłeś, to bardzo szybko zazwyczaj się odzyskuje i nawet się wychodzi poza to, co się zainwestowało. Nagle druga firma się udaje, czy tam trzecia bo masz już takie doświadczenie wywołane tym bólem i ten ból Cię przypomina cały czas, czego nie powinieneś robić i ostatnio jak postąpiłeś w ten sposób, to to Cię doprowadziło do zguby i teraz wiesz, żeby tego nie robić, więc to trzeba trzymać z tyłu głowy, że własne doświadczenie uczy nas najwięcej ze wszystkiego, jest to jedna, jedna z największych takich e, stężeń zapamiętywania informacji, bo jest taka fajna, fajna piramida, o której kiedyś wspominałem, mam tutaj e, mam tutaj nawet wydrukowaną, nie, może Cię tutaj e, przykleję na e, ekran, i możemy z tej piramidy właśnie dowiedzieć się, że własne doświadczenie najwięcej nam tej wiedzy przyswaja do naszego mózgu Dlatego przecierp wiele, naucz się dużo i rzeczywiście wtedy wyjdziesz z tym najlepiej Ból jest czymś, co musisz wytrzymać, aby zbudować swoją siłę Można w pewien sposób wygrać nad konkurencją, wygrać nad rówieśnikami czy swoimi jakimiś rywalami W ten sposób, że w chwili, gdy ty zaadaptujesz się do bólu bardziej niż oni tak jak zrobił to David Goggins, o którym wspominałem w, wcześniej, w wcześniejszym odcinku. Jeżeli pokochasz ten ból, to zazwyczaj będziesz nad innymi, ponieważ ludzie zazwyczaj chcą uciekać tego bólu, uciekać od cierpienia. A w chwili, gdy ty przeprogramujesz swój mózg, bo jest, jesteś w stanie za pomocą met metodą neurolingwistycznego programowania zmienić swoje przekonania na temat bólu i sprawić, że ból będzie cię rajcował, będzie ci dawał energii do działania i popychał cię w kierunku osiągania swojego celu, to wtedy będziesz szukał tego bólu. Bo ból zazwyczaj ma jakby prozdrowotne e korzyści, czy to w formie jakichś treningów zimnych, prysznicu, etc., etc. więc. No. Dobrze jest się nauczyć, polubić takie rzeczy i wykonywać tego coraz więcej, bo coraz więcej będzie się stakować tych parametrów prozdrowotnych w naszym życiu. No i będziesz osiągał więcej niż Twoi rywale, ponieważ Twoi rywale zapewne będą chcieli unikać tego bólu jak najwięcej, a jeżeli będą. A rzeczywiście iść w stronę tego bólu, to zazwyczaj. Będą go tak skupać po kawałeczku, a gdy ty przeprogr przeprogramujesz się w ten sposób, że swoje całe życie oprzesz na podążaniu w kierunku bólu i przełamywanie barier w swojego komfortu, a nawet życie na, poza krawędzią e, swojego komfortu przez cały czas, to osiągniesz wtedy znacząco więcej. I twoje życie może się zmienić diametralnie: będziesz osiągał dużo więcej, będziesz się uczył szybciej, będziesz hartował swojego ducha. Będziesz miał szacunek do siebie większy. Inni też będą mieli do ciebie większy szacunek, ponieważ e, będziesz miał dużo wyższą dyscyplinę, a dyscyplina w oczach, szczególnie mężczyzn, jeżeli ty jesteś mężczyzną, to a przy każdy ziom Cię propsuje. ale nawet jakaś e, madka w domu, czy, czy ktoś, e, zazwyczaj u mnie, na przykład wszyscy mega e, krytykują mój self-improvement. Nie potrafię tego zrozumieć, ale każdy w domu. Kpi ze mnie, że robię produktywne działania, że czytam książki, podcasty i tak dalej i matka woli sobie oglądać tureckie seriale, jeść, jeść cukier w godzinach od, od obudzenia się do spania, spać z włączonym telewizorem i bla 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 i niszczyć swoje życie, ale ja jestem zły. W chwili, gdy ty osiągniesz taką dyscyplinę, gdzie e, wszyscy z twojego domu będą widzieć, że w każdej wolnej chwili robisz coś produktywnego, robisz coś ze sobą, robisz coś, co jest trudne dla e, normalnego śmiertelnika, nie wiem, będziesz wstawał o 5 rano, żebyś biegać, do, jak jest jeszcze Ciemno, czy coś w tym stylu, to będziesz miał taki respekt w ich oczach i zdecydowanie lepiej na tym wyjdziesz. Ból pomoże ci też rozwinąć strefę empatii i współczucia, bo w chwili, gdy poznasz jakąś osobę, która całe życie zmaga się z bólem, która jest wyjątkowo traumatycznie nastawiona do jakiegoś wydarzenia i nie może jakby e, iść do przodu, ponieważ trzyma ją trauma z przeszłości, dla normalnego człowieka będzie to dziwne, bo jakby nie może ten człowiek się odnieść do tej sytuacji, tej osoby. Ale ty, gdy pokochałeś ból i zrozumiałeś cierpienie, jakby zaczął dużo tego cierpienia w swoim życiu, będziesz miał takie odniesienie, że będziesz rozumiał, co ta osoba ma w głowie i w pewien sposób będziesz mógł jej pomóc. I ta osoba też będzie bardziej do siebie pozytywnie nastawiona, bo będzie widziała, że nie jest jakby sama w tym otoczeniu, tak jak zawsze była przez całe życie zapewne, i nagle ktoś ją rozumie i. Hmm, może jakieś lowe między wami wyjdzie, i wtedy będziecie mogli wywiązać między sobą głęboką więź i ty poczujesz się lepiej ze sobą i ta osoba też się ze sobą lepiej poczuje. Cierpienie oraz ból zdecydowanie może poprawić Twoją odporność psychiczną. Odporność psychiczna poprawi się poprzez przezwyciężanie wyzwań. Będziesz starał sobie coraz wyższe wyzwania, będziesz podążał w kierunku tych wyzwań i osiągając je, zamiast stawać w miejscu i cieszyć się tym, co masz, będziesz stawiał sobie poprzeczkę coraz wyżej i jakby o to chodzi, że cały czas poprzeczkę wyżej stawiać, stawiasz sobie te wyzwania, do których cały czas dążysz i cały czas je przełamujesz, pokazujesz wszystkim i samemu sobie przede wszystkim, że ludzkie ciało nie ma ograniczeń i pokazuj to całemu światu, trenuj cały czas, no dobra, może nie cały czas, póki regeneracja Ci na to pozwoli, ale możesz trenować albo pod kątem hipertrofii, pod kątem sylwetki czy siły, czyli musisz wtedy dbać o odpowiednią regenerację, ale możesz robić też trening taki jak David Gogin zrobił, czyli trening, w którym trenujesz bardziej umysł niż swoje ciało, czyli przetrenowanie się do odciny po to, żeby pokazywać sobie, że możesz dużo więcej i to bardzo pozytywnie się może przełożyć na Twój charakter, ponieważ w innej dziedzinie możesz to wykorzystać, będziesz mógł pracować intensywnie nad swoim jakimś biznesem czy coś takiego, lub wykorzystać to w jakiejś twórczości artystycznej, bo ból w pewien sposób Sposób można też wykorzystać, aby właśnie tworzyć coś. Na, tworzyć albo muzykę, albo jakieś obrazy, jakieś plastyczne umiejętności, jakieś takie związane z kreatywnością, bo wiesz, w chwili, gdy jesteś pogrążony w bólu. Bólu, który jest związany ze smutkiem, najczęściej. O ile właśnie nie pokochałeś tego bólu, no to ból też można w ten sposób wykorzystać, że pod wpływem tej chwili, pod, pod wpływem tego melancholijnego, depresyjnego nastroju, będziesz mógł tworzyć jakieś inspirujące dzieła. Dzieła, które będą miały swoją kolorystykę specjalną, czy właśnie jakieś utwory, które będą miały specjalny ton, na który nie wpadłbyś normalnie, więc pobudzi też Twoją kreatywność. Kto wie, może znajdziesz swoich odbiorców, którzy właśnie gustują w takich negatywnych tonach, takich, takich smutnych bo oczywiście nie, nie każdego zadowolisz, każdy ma gusta, a o gustach się nie dyskutuje. Jeżeli chciałbyś skontaktować się ze mną w celu wykupienia coachingu, w którym cię wszystkiego, czego nauczyłem się w przeciągu kilku lat swojego samorozwoju, napisz do mnie na maila podanego w linku w opisie. Widzimy się za kilka dni, na razie.